Kliknij i zobacz, jak zarobić 10 milionów, wchodzimy tam, a tam jest w ogóle na inny temat. To nie o to chodzi. Bo to ma krótkie nogi. I to. Ogólnie, No? Tak? Nie, 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 Ogólnie nie. teraz clickbaity są już takie, że trzeba robić je wyrafinowane, tak żeby odbiorca uwierzył, że rzeczywiście coś tam jest po drugiej stronie, ponieważ była taka fala, jakiś czas temu była taka fala tych clickbaitów. Ludzie się już nauczyli, że jak coś jest za bardzo clickbaitowe, to na pewno nie będzie prawdą, więc to jest już w ogóle całkowita sztuka robienia dobrych clickbaitów. No dokładnie. No ale właśnie jesteśmy, no miniatura jest najważniejszą chyba rzeczą na YouTubie. Decyduje o tym, czy klikniemy. I musi ciekawić, musi być jaskrawa, wyraźna, dobrze dawać twarz, bo twarz skupia wzrok. A nawet jak ktoś nie kliknie w twoją miniaturę, ale zobaczy na miniaturze twoją twarz, to gdzieś to podświadomie zostaje. Tak jak billboard, nie? Przecież nie klikasz w billboard jadąc na ulicy, ale to zostaje. No, pomijając oczywiście ślepotę banerową, gdzie nasz mózg już filtruje reklamę, bo byśmy zbzikowali, gdybyśmy się wszystko analizowali w naszym umyśle. Natomiast twarz skupia wzrok, twarz, która ma emocje, tak? Czyli nie może to być neutralny wyraz twarzy, tylko zły, radosny, zszokowany, smutny, śmiejący się, tak? Emocje na twarzy. No, taki tip, jeśli chodzi o miniatury. Ty miniatury tworzysz w Canwie, tak? Tak. Nie mam tutaj żadnych grafików. Tworzę w Canwie. A czy jesteś teraz w stanie wejść w przeglądarkę na YouTube'a? Bo jestem ciekaw, co byś powiedział o moich miniaturach na przykład. Spoko. To Przemek Wójcicki w wyszukiwarce na pewno wyjdzie. Bo teraz właśnie testuję nową miniaturę. No, jestem ciekaw, co powiesz. Jesteś, czy wysłać ci linka? Jestem już analizuję. Okej, okay. Jak mamy najnowszy film, jak bakterie sterują twoim ciałem? Co byś powiedział o tej miniaturce? To znaczy tak, generalnie jeśli chodzi o twoje miniatury, no to są spoko, bo są spójne. Spójne pod kątem kolorystycznym. Natomiast ta najnowsza miniatura jakoś nie odbiega od tych innych, moim zdaniem. No bo koncept jest podobny, ten sam font. Niektóre słowa są tutaj na tym backgroundzie czerwonym zrobione, tak samo jak i przy innych. Jedynie tutaj ten pan jest zrobiony od pasa w górę. To tak jak mówiłem, nie? Raczej bym zrobił, gdzie twarz będzie jego, bo ta twarz, zobacz, tutaj zniknęła na tej miniaturze. Na przykład już w innych filmach, jak mamy na przykład Kranówka, czy Dyscyplina, nawet ten przedostatni film, jak osiągać cele bez wysiłku, to ten pan jest większy, nie? Więc tutaj po prostu bym bardziej wyeksponował twarz. Natomiast same miniatury są spoko. Okej, bo tak właśnie w najnowszym filmie usunąłem swoje po części logo, czyli ten napis w lewym górnym rogu. Usunąłem go, bo nie jest potrzebny. Tak samo w prawym dolnym rogu usunąłem imię i nazwisko gościa, tak żeby było bardziej minimalistyczne to logo. I tak samo zrobiłem taką obramówkę czerwoną. Jak patrzysz na takie mikrozmiany? Tak, teraz widzę. Dokładnie. Właśnie fajnie, że usunąłeś to u góry, bo to ja tego nie zauważyłem. Znaczy zauważyłem, ale jakoś to nie wpłynęło na moje postrzeganie. Natomiast tak, no, tak jak teraz analizując już to, no to faktycznie jest to rzecz zbędna, która jeśli ktoś to zauważy, może odciągać uwagę, nie? To tak jak ze stronami, nie? Też internetowymi, że trzeba dać pod nos to, co chcemy, aby użytkownik przeczytał, zobaczył. Tak. I możemy wyeliminować rzeczy, które nie są dla odbiorcy ważne, które tylko zaśmiecają obraz tego, co jest ważne, tak? Tak, dokładnie. Zaraz możemy przejść do tych stron internetowych, bo to też jest, myślę, że ważne. Takie podstawy. Tylko tak sobie jeszcze patrzę. Nie, mi się bardzo podobają. To nie jest jakaś tutaj kurtuazja, tylko nie wiem, jak masz, jak to jest klikalne, natomiast fakt, gdzieniegdzie po prostu bym powiększył twarze w niektórych tych materiałach.
Okej, okay, na pewno sobie wezmę to pod uwagę. A właśnie a propos klikalności, czy są jakieś takie widełki CTR-u, które są dobre? Jak to u Ciebie na przykład wygląda na kanale? Jaka jest średnia? Znaczy jak jest poniżej 5%, to już jest słabo. To też, okay. Tylko to się nie da tak uogólnić, no bo zależy jak ten film jest, jak rankuje. No bo jeśli na jakąś frazę Twój film jest powiedzmy drugi, a on ma 5% klikalności, no to jest bardzo, bardzo słaby wynik, nie? On powinien mieć, nie wiem, 16-20. Natomiast jeśli on gdzieś tam jest na końcu i ma 5, to jest dobry wynik. Natomiast jeśli ma poniżej 5, no to trzeba coś z tym zrobić. Bo ten 1% to bardzo, bardzo dużo daje. Nie? No bo zobaczcie, na 100 osób, na 100 wyświetleń jedna będzie więcej. A 100 odsłon to jest bardzo mało, tak? Bo przeważnie tych wyświetleń miniatur to idzie w tysiące. Więc już ten 1% na tysiącach, kilkunastu czy kilkudziesięciu robi dużą robotę. Więc procent w to czy w tamto to jest ogromna liczba. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!